postanawiasz się zająć fotografią i ktoś ci słusznie powiedział, że lepiej inwestować w dobre obiektywy niż w dobry aparat. Brzmi logicznie, pora więc się rozejrzeć. Na dzień dobry ktoś ci powie, żeby po prostu kupić obiektyw kitowy w zestawie z aparatem, ale inna osoba zaproponuje jednak kupić sam korpus i lepszy obiektyw. Pojawia się sugestia świętej trójcy, inni sugerują, żeby kupić Nifty 50, najbardziej wszechstronny obiektyw, ale sprawdzasz Nifty 50 i okazuje się, że to indyjski indeks giełdowy. Co z tym zrobić? Zaczynasz się więc zastanawiać nad przysłoną. Czy F4 wystarczy? Czy lepiej może 2.8? Tylko czy będzie wystarczające bokeh? Albo bokeh? A może warto zaszaleć i wziąć Elkę 1.2? Tylko czy jest aż taka duża różnica między 1.8 i 1.2? Nie jesteś pewien. Zaczynasz pytać się profesjonalistów, nagradzanych artystów, a oni co na to? Że sprzęt nie ma znaczenia. To wszystko potrafi być przytłaczające i bardzo łatwo się w tym pogubić, a nawet zrezygnować. Prawdę mówiąc, jest tutaj masa tematów do ogarnięcia i pewnie w przyszłości opowiem szczegółowo na wszystkie te pytania, ale dzisiaj zaprezentuję Ci 10 porad, dzięki którym wystartujesz pewnie w fotografii. Wyluzuj i nie przesadzaj. Fotografia to przyjemność, poznawanie siebie i nauka swoich preferencji. Porad jest tak dużo i tak różnych, bo każdy ma indywidualne upodobania. Co więcej, z biegiem czasu te sympatie będą się zmieniać. Jako że zaczynasz, twoim pierwszym celem jest nauka i poznawanie możliwości. Staraj się nie przepłacać. Wbrew wielu internetowym opiniom, dzisiejsze tanie obiektywy systemowe są dobre i warte swej ceny. I to te drogie szkła muszą się bronić w tym pojedynku. Nie ma możliwości, żeby tani obiektyw zrujnował ci fotografię. Zobacz na to zdjęcie, które zrobiłem chyba najgorszym możliwym sprzętem, kitowym, plastikowym obiektywem 18-55 z lat 2000. Nie stawałem też tutaj na głowie, żeby zrobić to zdjęcie w jakiś fantastyczny sposób. Dobre warunki, czas i miejsce odpowiadają za 99% rezultatu. Czy widać, że to słaby obiektyw? No jasne, zobacz jak rozmyte są szczegóły na brzegach kadru, ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To był przykład sprzed 20 lat, zobaczmy jak jest dzisiaj. Szkła, które zrobiły te zdjęcia różni 10 tysięcy złotych. Jak myślisz, która z tych fotografii jest zrobiona tym droższym? Jeśli miałbyś zapamiętać jedną rzecz z tego filmu, to nie przez obiektyw będziesz robić słabe zdjęcia. Różnice nie są tam, gdzie myślisz. Obydwa zdjęcia są zrobione na przysłonie f6.3 i czasie naświetlania 1,125 sekundy. Zdjęcie zrobione droższym obiektywem ma ustawione ISO 400, a zdjęcie tańszym ma teoretycznie gorzej, bo ISO jest wyższe, 800. Zdjęcie tańszą 50 może wydawać się ostrzejsze, bo ze względu na powiększenie liście są większe i mają więcej szczegółów. Do tego podczas praktycznego fotografowania z ręki ostrość na pewno była ustawiona w nieco innych miejscach. Wniosków jest kilka. Zdjęć nie ogląda się w takich powiększeniach. W normalnej odległości i skali jakość jest nie do odróżnienia. Jest tyle innych praktycznych czynników podczas fotografowania, jak zmieniające się światło, gęstniejąca mgła, czy tylko nieco inne ustawienie ostrości, żeby się przejmować takimi rzeczami. Tak naprawdę to zadanie jest łatwiejsze do rozwiązania w pełnym podglądzie, bo jedno z nich ma inną ogniskową i to prowadzi do kolejnego punktu tego filmu. Poznaj szeroki zakres ogniskowy. Są one ważniejsze od światła pod względem kompozycji przynajmniej. Nie wymieniaj więc startowego obiektywu na taki sam, ale lepszy. Korzystaj z niego jak najdłużej. W poprzednim przykładzie to warunki, czas i miejsca, także kompozycja robiły robotę. Zamiast powielać zakres ogniskowych, spróbuj różnych innych długości. Krótsze dają większe pole widzenia. Z tego powodu szerokokątne obiektywy z zakresu 15-35 mm są dość trudne w kadrowaniu, ponieważ pokazują one
wszystko, co jest przed nami. Ciężko to ułożyć później zgrabnie w kadrze. Nagrodą jednak jest dużo bardziej dynamiczny obraz i zdjęcia, które zainteresują widza inną perspektywą niż tą, którą widzą na co dzień. Dłuższe ogniskowe 70-200 pozwalają pokazać wycinek tego, co widzimy, ale nie zawsze możemy się na tyle oddalić od fotografowanego obiektu, żeby zmieścić go w kadrze. Warto więc spróbować zarówno szerokich kątów, ale także tych dłuższych ogniskowych. Zanim jednak wejdziesz w te ekstrema, zacznij od uniwersalnego zooma 28-70, 24-105 czy 20-120. Ten zakres nie bez powodu jest często oferowany w zestawach na start, bo zawiera najbardziej użyteczne ogniskowe. Nie da się źle wyjść na posiadaniu takiego obiektywu. Te dwa instrumenty, które wymieniłem wcześniej, 15-35 czy 70-200 razem z 24-70, tworzą świętą trójcę. Zestaw trzech uniwersalnych zoomów, które pokrywają praktycznie cały zestaw ogniskowych używanych w fotografii. Właśnie dlatego są tak często polecane razem, żeby można było się zapoznać po prostu ze wszystkim, co jest dla fotografów dostępne. Miej chociaż jeden jasny obiektyw, raczej stałoogniskowy. Po pierwsze, odpowiesz sobie na pytanie, jak to jest fotografować portrety z rozmytym tłem. Po drugie, będziesz mógł robić nocne zdjęcia, nie tylko drogi mlecznej, ale także w ciemniejszych miejscach po zmroku czy niedoświetlonych pomieszczeniach. Mając jeden jasny obiektyw, pozostałe możesz mieć nieco ciemniejsze, na przykład f4 albo nawet więcej. W moim przypadku jedynie 10% zdjęć tym obiektywem 15-35-28 wykonuję w zakresach przysłon poniżej f4. W przypadku tego obiektywu 24-70 to preferuję wziąć jednak jasny zestaw stałek 35 i 85 albo samą 50, mimo że mam również zooma 2.8. Dlaczego? Lekkość się liczy. Z mojego doświadczenia wynika, że ciężki aparat bardzo łatwo zostawia się w domu, za to lekki wszędzie chce się zabrać ze sobą. Jak najszybciej w swojej kolekcji umieść lekki obiektyw typu Nifty 50. Ta 50 od Canona waży 150 gramów i da się ją wrzucić do kieszeni. Ten obiektyw będzie więc zarówno lekką, jak i jasną opcją w plecaku. Do tego jest to najtańszy obiektyw do kupienia, więc no ciężko się dziwić, że jest to najpopularniejszy obiektyw w systemie. Jeśli nie fotografujesz zbyt wielu portretów, to być może rozważ sobie naleśniki, czyli takie płaskie obiektywy, najczęściej 28 mm na bezlusterkowcach. Są one jeszcze mniejsze i jeszcze lżejsze. Co prawda jest nieco ciemniejszy, ale 2.8 to ciągle bardzo dobra opcja. Tutaj pokazałem wam modele od Canona, ale właściwie każdy producent ma coś podobnego w sprzedaży. I taki zestaw ciemniejszy zoom i mała jasna stałka to świetny sposób na fotografowanie i to nie jest porada dla początkujących, to jest po prostu częsta praktyka właśnie doświadczonych fotografów. Zignoruj testy obiektywów. One są wartościowe, ale początkujący może odnieść wrażenie, że bez sprzedania sobie nerki nic w fotografii nie osiągnie. Z tych testów wnioski będą prawie zawsze takie same. No i od razu mogę wam powiedzieć, cięższy i droższy obiektyw będzie robił ostrzejsze zdjęcia od tego mniejszego i tańszego. Nowszy będzie lepszy od starszego. Ale testujący na tablicach testowych recenzenci pomijają kwestie poręczności i praktyczności oraz właściwie pomijają pytanie, czy te różnice jakości są warte tych dodatkowych pieniędzy. Zupełnie nie biorą też pod uwagę, do czego ta ostrość ma się właściwie przydać. Brakuje takiego akceptowalnego poziomu odniesienia. Wcześniej pokazałem wam fotografię z jednego prawdopodobnie z najgorszych historycznie obiektywów IF. A tutaj przykład z jednego ze słabszych, ale przystępnych, nowoczesnych obiektywów RF. Dokładnie rozumiem te obawy, że słaby obiektyw zrujnuje wam wspomnienia. To się nigdy nie stanie. Prędzej nie będzie ci się chciało nieść drogiej, ciężkiej stałki i rzadziej będziesz miał okazję do fotografowania. Obiektywy są na szczęście wycenione adekwatnie do swoich możliwości. Trzeba jedynie unikać kupowania zaraz po premierze. Zazwyczaj przez pierwszy rok, półtora producenci próbują sobie ekstra zrekompensować koszty rozwoju, no i też sondują rynek, ale właśnie później rynek weryfikuje ceny.
skorzystaj z telefonu. Jeśli interesuje cię fotografia, to zapewne robisz dużo zdjęć smartfonem, no i jeśli twój telefon ma kilka różnych obiektywów do wyboru, to zobacz, z którego z nich korzystasz najczęściej. Ale dla przekory sprawdź też ten, z którego zdjęcia najbardziej ci się podobają. I warto zacząć od ogniskowej, którą się lubi, nawet jeśli wcześniej nie zwracałeś na to uwagi. 24, 35, 50, 85 to nie są numery lotto, tylko klasyczne ogniskowe, które warto znać. To jest świetny materiał na osobny odcinek, bo one bardzo mocno różnią się od siebie i pewnie niedługo o tym zrobię materiał, ale dzisiaj skupię się na tym w pigułce. Nawet mając zooma, warto sobie ustawić którąś z tych wartości na początek i regularnie z niej korzystać. Nie musisz mieć całego zakresu, używaj tych, co masz i polecam zacząć od 35 mm i fotografować tak, jakby to była stałka, obiektyw stałoogniskowy. Nauczysz się dobierać odległość i patrzeć na świat właśnie oczami tej ogniskowej. Jest ważne to, żeby świadomie rozpoznawać, w których sytuacjach stosować jakie długości ogniskowej. Zwróć uwagę na kropa. W tym filmie wszystkie długości obiektywów omawiałem w stosunku do aparatu pełnoklatkowego. Jeśli masz aparat APS-C, to musisz pomnożyć wartość ogniskowej, której używasz, razy 1,5. Na przykład obiektyw 35 mm na sensorze APS-C będzie miał około 50 mm. Jeśli masz taki sensor, to w przypadku polecanej przeze mnie wcześniej pełnoklatkowej 35 musisz zatem kupić 24 mm, która da w rezultacie podobny kąt widzenia. Jeśli masz aparat mikro 4/3, to mnożysz razy 2. 24 mm na takim aparacie będzie wyglądało jak 50 mm na pełnej klatce. Oglądając ten film, możesz odnieść wrażenie, że kompletnie odrzucam obiektywy klasy premium. No, to nie do końca tak. Ja sam często po nie sięgam, bo po prostu lubię ten dodatkowy szlif na moich fotografiach, zwłaszcza w trudniejszych warunkach. Są też bardziej wymagające dziedziny fotografii i myślę, że najtrudniej to mają ptasiarze. Tutaj dopiero niedawno pojawiły się sensowne, tanie opcje. Tak samo podczas fotografowania sportu. Wymagane są obiektywy, które mają bardzo szybki autofokus, który nadąży za ruchem. Fotografia nocna, astrofotografia często wymagają bardzo jasnych obiektywów. Obiektywy premium zazwyczaj oferują szybszy autofokus, lepsze powłoki antyodbiciowe i to zarówno chroniące przed odblaskami, ale również ułatwiające czyszczenie, mają mniejsze aberracje chromatyczne i ogólnie zniekształcenia, są też często bardziej ostre od pełnego otworu przysłony i to umożliwia później łatwiejsze docinanie zdjęć. Do niedawna jedynie obiektywy premium były uszczelniane przed wilgocią i kurzem. Ja osobiście chętnie sięgam po wysokie klasy obiektywy portretowe, bo jakość na pełnej przysłonie jest fantastyczna. Tutaj pojawiły się bardzo solidne, tańsze alternatywy i bardzo dobre rezultaty. Rezultaty można obecnie uzyskać bez wydawania fortuny. Od jakiegoś czasu, gdy tylko mogę, staram się zmniejszać wagę i ciężar, stąd chętnie zabieram na swoje wyprawy, czy to Nifty 50, czy właśnie tego naleśnika 28 mm. Nie mam ani jednego zdjęcia w swojej kolekcji, które zepsułby słaby obiektyw. Jest dobre światło, dobra kompozycja i ciekawa historia. I obiektyw właściwie nie ma znaczenia. No może ma wpływ na takie ostatnie 3-5% całości. Jeszcze raz przypomnę wam to zdjęcie. Dobry obiektyw miałby tu wyraźnie lepszą jakość. Ale czy to cokolwiek by zmieniło w ogólnym odbiorze? Jeśli się zastanawiacie, czemu mimo dobrych warunków i ustawień aparatu waszym zdjęciom czegoś brakuje, to zapewne tym brakującym elementem jest edycja fotografii. Warto znać i nauczyć się dostępnych narzędzi oraz wiedzieć, kiedy i jak je stosować, by wydobyć właśnie to ukryte piękno z każdego zdjęcia. Jeśli was to interesuje, to zapraszam was do mojego kursu online, w którym pokazuję wszystkie tajniki Lightrooma. Zapisując się na ten kurs, otrzymujecie dożywotni dostęp także do przyszłych lekcji i aktualizacji, no a wraz z rozbudową kursu jego cena będzie rosła, więc zapisując się wcześniej skorzystacie z korzystniejszej oferty. Kurs jest tańszy niż wszystkie wymienione dzisiaj obiektywy, a do tego inwestujecie nie w sprzęt, tylko w siebie. Dla widzów kanału przygotowałem zniżkę z kodem Jestem Widzem, polecam serdecznie, a jeśli o mnie chodzi, to wszystko na dzisiaj, dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!